Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zebranych. Z tej strony Pomidor.pl i mam zaszczyt zaprosić was na ostatni odcinek z Let's Play Hugo 4 Gorączka Czarnych Diamentów. I bez zbędnego przedłużenia jedziemy z koksem. Przede wszystkim mamy już wszystkich kiku uratowanych, więc nadszedł czas na ucieczkę przed lawiną, która będzie nas ścigać. Jest to troszeczkę nawiązanie do Crasha Bandicoot The Wrath of Cortex, gdzie nas dosłownie tytułowa lawina ścigała, tylko że był to poziom Avalanche, z czego to była lawina bardzo zimowa, a tutaj jest zwykła lawina. Więc po prostu uciekamy czym prędzej. Czym prędzej, ludzie, uciekamy, ponieważ ta kopalnia zaraz będzie wysadzona. Scylle po prostu już totalnie popierdzieliło. Co ona sobie w ogóle wyobraża, nie? Wow, tą serię udało mi się w 3 odcinki zmieścić. Nieźle, kurde. O! I to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj będziemy mieli jeszcze klucz po drodze, żeby otworzyć sobie dalszy poziom. Będę się starał wszystko zbierać. Wszyscy te dzieczko. Kurczę pieczone. Klucz! Halo! Lawina! A! Ściga mnie! Jest coraz bliżej. Diamencik, dobra. Lecimy dalej. Widzicie, żyjemy, żyjemy. Mamy się dobrze wszyscy. Lawina nie jest mi straszna. Nie dogonisz mnie, ty głupia lawino. Choćbyś miała próbować. The Guideway. I cholera jest na ten poziom. Nie ma checkpointa. Nie ma checkpointa. Tak więc jesteśmy w czarnej dupie. Czarnej, dosłownie czarnej, ciemnej, zrogowaciałej. Boże. Dobra. Ała, para wodna mnie skrzywdziła. Lawina się znowu uaktywnia. Znowu będzie, że się zdenerwuje na mnie. Dlatego lecimy jak najbardziej do przodu. Ten poziom nie będzie miał w ogóle checkpointów, tak więc jak coś pominę i zginę, to wiecie co się będzie działo. Ale można by powiedzieć, że taki nawet ciekawy finał dosyć. Chociaż to jest troszeczkę takie, z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony takie głupie, bo jednak to już było w Hugo Trójce, serio, mogli coś lepszego wymyśleć. Bo już lawina nas jedna ścigała w Hugo Trójce, sami zresztą pamiętacie, w tej niemej grze, gdzie po prostu nie było praktycznie, w cutscenkach nikt się nie odzywał i w tym. I nie było żadnej muzyki, a tutaj proszę bardzo, mamy chociaż muzykę. I są jakieś cutscenki, gdzie faktycznie postacie mówią. Dobra. Ta lawina jest teraz zbyt daleko, tak więc jej jeszcze póki co nie widzę. Dobra, jednak ją widzę już. Jednak się nam ujawniła. Jesteśmy na miejscu zbrodni, gdzie zginąłem poprzednio. I teraz bang. Jak ona mnie dorwie, to Hugo kurde się spali żywcem. Serio. Pięknie, dobra, żyję. Mam się dobrze, uciekamy dalej. Lawina nas ściga. Och, kurczę, jeden diamencik. Dobra, już go mamy. A! Myślałem, że ja upadnę. Kurczę pieczone, nie jestem na to przygotowany. Nie jestem przygotowany na taki zwrot akcji. Co tu się dzieje, kurczę pieczone? Matko Boska, Chryste Panie. Zrób mi dzisiaj śniadanie. O Jezus Maria, dobra, bez przesady, bez takich rymów. O, dobra, jestem na to przygotowany? Gij, przepadnij, śmieciu jeden. Się podniecił, kurde, że mam zbroję na sobie. I co, myślisz, że ty jesteś lepszy? Guzik, prawda, bo ty nie jesteś jak Hugo. Hugo chociaż walczy o swoje. I ratuje swoją Hugolinę i dzieci. Udało się, ludzie. Udało się. Przyszliśmy całą grę, ludzie. Brawo! 4 minuty odcinka. Kuźwa mać, to ten odcinek będzie naprawdę wyjątkowo krótki.
Dziękuję ci z głębi serca. Przepraszam, a to straszne. To jeszcze nie koniec. Pani, nie zostawiaj mnie. Udało się! Przeszliśmy całą gierkę, ludzie! Zajęło mi to, kurczę, pieczone niecałą godzinę. Serio, ludzie. Ta gra jest taka krótka. A szkoda bardzo, bo ta gra ma taki duży potencjał, by po prostu być dłuższą grą. Naprawdę. Ludzie moi dobrzy, kochani, najdroższy. Mam nadzieję, że ta seria wam przypadła do gustu, że w jakiś tam sposób ciekawy ją poprowadziłem. Starałem się jak mogłem. Oczywiście standardowo możecie mi napisać, co wam się w serii podobało, co wam się nie podobało. Wszystkich odpowiedzi od was wysłucham. Mam nadzieję, że byłem w jakiś sposób informatywny i że wam się po prostu przyjemnie oglądało tą grę w akcji. Zapraszam was na kolejne moje let's play'e. To byłem ja, to byliście wy, czyli widzowie. Ja się z wami żegnam, ja już się odmeldowywuję. Mam nadzieję, że sposób nawet ciekawy poprowadziłem, że tam dałem wam te polskie cutscenki. My się widzimy w kolejnych let's playach, to był pomidorowy.pl, a to byliście wy, czyli widzowie. Dziękuję za oglądanie, no i cześć, w końcu dokonałem tego i poprowadziłem lepiej tą serię niż wtedy się ona zapowiadała. Na razie, cześć, pa pa! Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj zebranych. Z tej strony pomidor.pl.